polskie uzbrojenie koszmarem rosyjskich wojsk. Według Ukraińców nowe polskie uzbrojenie przekazane na Ukrainę ma tylko jedną wadę. Jest go zbyt mało. Polski przemysł i ośrodki naukowe udowodniły tym samym, że są w stanie wyprodukować najnowszej generacji sprzęt wojskowy, przewyższający możliwościami to, co wykorzystuje Armia Federacji Rosyjskiej. Wojna w Ukrainie była swoistym sprawdzianem dla systemów uzbrojenia oferowanych przez polski przemysł. Pełnoskalowy konflikt zbrojny jest bowiem bezlitosnym sędzią, wykrywającym najmniejsze wady i niedoróbki, ponieważ wady te mogą kosztować życie żołnierzy. W tych warunkach można z dumą stwierdzić, że polski przemysł zdał ten egzamin i to z wyróżnieniem. Nowe uzbrojenie i sprzęt wojskowy przekazywane przez Polaków sprawdziły się bowiem w działaniach bojowych, wykazując się dużą skutecznością, łatwością w obsłudze oraz niezawodnością. Dokładne dane na temat skutków użycia polskich systemów artyleryjskich, przeciwlotniczych i bezzałogowych nie są niestety jeszcze ujawnione, ale dużo wniosków na ten temat można uzyskać, analizując wypowiedzi żołnierzy z frontu oraz upublicznione materiały wideo z faktycznych działań wojennych. Najwięcej informacji dotyczyło oczywiście armatochaubic Krab kalibru 155 mm, których 18 przekazano z Polski pod koniec maja 2022 roku. O ich działaniu na froncie w Ukrainie powstało już bowiem co najmniej kilkanaście filmów dokumentalnych, jak również są one cały czas obfotografowane przez samych żołnierzy. Stosunkowo dużo danych pojawiło się również na temat przenośnych, przeciwlotniczych zestawów Manpads typu Piorun. Z kolei najrzadziej opisywanymi systemami, które jednak również okazały się przebojem, były drony rozpoznawcze krótkiego zasięgu Fly-A oraz amunicja krążąca Warmade. Najmniejszym zaskoczeniem była doskonała ocena piorunów. Już od kilku lat specjaliści uważali bowiem ten zestaw przeciwlotniczy za najlepszy w swojej klasie na świecie. I w Ukrainie doszło do swoistej konfrontacji polskich manpadsów z rosyjskimi i amerykańskimi systemami tego rodzaju. Najciekawsze porównanie było ze Stingerami, powszechnie wykorzystywanymi w krajach NATO. Działania bojowe wykazały, że jedyną przewagą tych amerykańskich manpadsów nad polskimi piorunami była ich ilość. Amerykanie mogli bowiem przekazać o wiele więcej swoich rakiet, niż mieli do dyspozycji Polacy. Przewagę polskich manpadsów było widać chociażby w doborze celów. W przypadku piorunów Ukraińcy wiedzieli na przykład, że w odróżnieniu od Stingerów i igieł mogą nimi skutecznie atakować bardzo nisko lecące obiekty powietrzne i to te najbardziej niebezpieczne, samoloty bojowe i śmigłowce. Oceniali przy tym, że polski zestaw jest niezawodny oraz sprawdza się również w nocy. Zwracali również uwagę na istnienie systemu autoryzacji, który zapobiega użyciu zestawu Piorun przez niepowołane osoby. Dobrze podsumował to niemiecki dziennik Die Welt, opisując, że wokół rakiet Piorun w ukraińskich mediach społecznościowych powstał swoisty kult. Ich użytkownicy zaczęli nawet publikować wizerunki świętych właśnie z polskim zestawem przeciwlotniczym. Sami Ukraińcy wskazywali również na prostotę użycia polskiego zestawu, który może być skuteczny nawet w rękach krótko szkolonego operatora. Armia ukraińska nakręciła zresztą powszechnie dostępny film instruktażowy, co trzeba zrobić, by użyć polski zestaw. Co więcej, Ukraińcy wskazują, że w odróżnieniu od rosyjskich igieł i Stingerów, pioruny mogą atakować cele znajdujące się nawet w odległości 7-8 km. I za to bardzo podziękowali Polakom. Naszym polskim kolegom. Na konkretne efekty nie trzeba było zresztą długo czekać. Pierwszą ofiarą piorunów na Ukrainie miał być samolot szturmowy rosyjski Su-25. Z relacji frontowych wynika również, że Ukraińcy polskimi rakietami zestrzeli na pewno co najmniej dwa śmigłowce bojowe Mi-24 oraz nowoczesny bombowiec Su-34. W sieci opublikowano również zdjęcie szczątków śmigłowca rozpoznawczo-szturmowego K-52 Alligator zestrzelonego piorunem pod Izium w maju bieżącego roku przez żołnierzy z 90. Brygady Desantowo-Szturmowej. Ale pioruny sprawdzały się także w odniesieniu do o wiele mniejszych aparatów latających, w tym przede wszystkim dronów Orlan-10. Pomaga w tym sam mechanizm spustowy, który pozwala operatorowi za pomocą specjalnej klawiatury wybrać rodzaj zwalczanego celu powietrznego, jak również tryb ataku, w zależności od tego, czy cel się zbliża, czy oddala. Opisując zestaw piorun, Ukraińcy używali określenia koszmar lotnictwa Rosji. Ale koszmarem moskiewskim na froncie ukraińscy żołnierze nazywali również zestaw artyleryjski Krab. Polskie armatochaubice stały się swoistym koniem roboczym dla ukraińskiej artylerii, tam, gdzie potrzebny jest ogień bardzo precyzyjny. Oczywiście Ukraińcy wskazują oficjalnie, że Krab wykorzystuje się głównie do niszczenia najważniejszych celów, np. punktów dowodzenia, mostów i przepraw.
W rzeczywistości, korzystając z celności polskich armatochaubic, atakowane nimi były nawet pojedyncze rosyjskie czołgi oraz pojazdy opancerzone. Z tego powodu Kraby są bardzo intensywnie wykorzystywane. Szacuje się na przykład, że na łymańskim odcinku frontu jedna armatochaubica Krab wystrzeliwała w ciągu doby średnio 200 pocisków dziennie, maksymalnie ponad 400. W pierwszym miesiącu swojej obecności na froncie Kraby wystrzeliły ponad 35 tysięcy pocisków kalibru 155 mm, czyli po prawie 2000 na armatę. Tak intensywne wykorzystanie było możliwe m.in. dlatego, że Ukraińcy szybko nauczyli się przeprowadzać naprawy polskich armatochaubic. Działając całą dobę, ukraińscy żołnierze żyli w tym pojeździe nawet przez 3 tygodnie, chwaląc ergonomiczność polskich haubic oraz ich wyposażenie. Przyzwyczajeni do topornych, eksrosyjskich rozwiązań byli mile zaskoczeni tym, że Kraby w środku mają nawet czajnik elektryczny, grzałkę i klimatyzację. Jednak najważniejsze plany dotyczyły oceny całego systemu uzbrojenia, jego skomputeryzowania, siły ognia oraz szybkość przemieszczania się pojazdu, która przekracza 60 km na godzinę. Ukraińscy artylerzyści podkreślali więc, że jest to system zautomatyzowany, że cele dla dowódcy armaty przychodzą na planszet, że nie jest potrzebne geodezyjne określanie pozycji, ale można zająć najbardziej dogodne stanowisko ogniowe i od razu zacząć strzelanie. Potwierdził to zresztą niemiecki dzielnik Die Welt, który oceniając polskie systemy uzbrojenia na Ukrainie, wskazał również na system kierowania ogniem Topaz, zastosowany na Kraba. Na podstawie ukraińskich opinii Niemcy ocenili, że jest on jednym z najbardziej zaawansowanych na rynku. Może współpracować z armatą, pozwalając na precyzyjne trafienia przy zasięgu 40 km. Ukraińscy żołnierze charakteryzowali Topaz jako system nowoczesny i przyjazny dla użytkownika. Precyzyjny dzięki zastosowanemu systemowi nawigacji, włączając to GPS, i zapewniający artylerzystom bardzo dobrą świadomość sytuacyjną. Ukraińskie Ministerstwo Obrony z kolei zwróciło uwagę na szybkość działania armatochaubic przekazanych przez Polskę. W mediach społecznościowych sławny był opis: czy wiesz, że polskie Kraby to najszybsze stworzenia? Wystarczy spojrzeć, jak szybko poruszają się po wyzwolonej części obwodu charkowskiego. Mają również wysoką szybkość czelność. Z ukraińskich doświadczeń wynika, że zajęcie stanowiska, zniszczenie celu i odjazd armaty trwa nie więcej niż 2-3 minuty. W rzeczywistości ten czas można jeszcze skrócić, ponieważ Krab jest w stanie oddać w serii 3 strzały w ciągu kilkunastu sekund i natychmiast odjechać. Bezpieczeństwo załogi podnosi również sam sposób działania baterii, która jest dowodzona z dwóch pojazdów kierowania ogniem WD. Pozwala to na rozśrodkowanie środków ogniowych na dużym obszarze, co wpływa na bezpieczeństwo, i na autonomiczne wykonywanie przez nie zadań strzeleckich na bazie danych przekazywanych radiem, głosem lub SMS-em. Za każdym razem dowódca Kraba ma na swojej mapie elektronicznej pełną sytuację bojową z miejscami, w których powinien się znaleźć, by wykonać zadanie. Trzecim polskim systemem uzbrojenia, którego Ukraińcy chcieliby mieć jak najwięcej, jest dron kamikaze Warmate. Ten niewielki bezzałogowy samolot z głowicą bojową okazał się bowiem niezwykle trudny do zestrzelenia lub zakłócenia i bez problemów niszczył najważniejsze cele w rosyjskich potokdziałach. Przy zasięgu około 30 km operator mógłby spokojnie wybierać cel ataku, samemu nie będąc zagrożonym. Co ważne, według pierwszych ukraińskich meldunków Rosjanie nie mieli możliwości przeciwdziałania atakom Warmate'ów, nie potrafili bowiem ani zakłócić, ani zestrzelić. O skuteczności polskich dronów kamikaze może świadczyć fakt, że ukraińskie społeczeństwo samo zorganizowało zbiórkę na Warmate'y i zakupiło kilkadziesiąt takich bezzałogowców dla swoich żołnierzy. I jest to najlepsza ocena polskiego rozwiązania. Najmniej widowiskowym, chociaż niezwykle użytecznym polskim systemem uzbrojenia na Ukrainie okazał się dron rozpoznawczy Fly-A. Był on wykorzystywany przez ukraińskie siły zbrojne już od 2015 roku, sprawdzając się m.in. podczas walk toczonych w tym czasie w obwodach ługańskim i donieckim. Wystarczy tylko zaznaczyć, że do pełnoskalowego ataku na Ukrainę 24 lutego 2022 roku Rosjanom nie udało się strącić żadnego polskiego Fly-A, pomimo że działały one w strefie zasięgu ich systemów obrony przeciwlotniczej i walki elektronicznej. Wynikało to nie tylko z odporności systemu kierowania na zakłócenia, ale również z konstrukcji płatowca i samego sposobu jego działania. Fly-A jest bowiem wykonany głównie z kompozytu, a dodatkowo może działać również jako motoszybowiec. Ma więc możliwość latania z wyłączonym silnikiem, wykorzystując prądy wznoszące powietrza. W ten sposób Fly-A jest bardzo trudny do wykrycia wzrokiem, radarem i słuchem, a dodatkowo ma większą autonomiczność.
Ukraińcy chwalą nie tylko skuteczność i odporność polskich dronów, ale również łatwość ich użycia. Może je bowiem przenosić dwóch żołnierzy, szybko złożyć i wyrzucić w powietrze z ręki. Bardzo łatwa jest także naprawa polskiego bezzałogowca. Wynika to z modułowej budowy płatowca. W przypadku na przykład uszkodzenia skrzydła wymienia się jedynie ten jego fragment, który trzeba, a nie całą konstrukcję. Tym, co jest jednak najważniejsze, to przydatność Fly-A na polu walki. W odróżnieniu od większości dronów rozpoznawczych, polski bezzałogowiec był od razu przygotowywany do współpracy z artylerią, a więc może przekazywać dokładną pozycję wykrytych celów. Ułatwia to działanie artylerzystom oraz przyspiesza otwarcie precyzyjnego ognia. I to wszystko zadecydowało o pozytywnych ocenach tego rozwiązania. Dobre oceny wystawione Krabom, Piorunom i dronom Fly-A oraz Warmate są jednocześnie dobrą oceną wystawioną polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Tym bardziej, że na ukraińskim froncie sprawdziło się o wiele więcej naszych rozwiązań, wchodzących w skład m.in. wyposażenia indywidualnego żołnierza lub chroniących ukraińskie niebo przed systemami bezzałogowymi. Znamienne jest to, że skuteczne okazało się również starsze uzbrojenie zmodernizowane przez polski przemysł. Przykładowo 11 października bieżącego roku naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Walery Załużny powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch dni jeden ukraiński batalion przeciwlotniczy zestrzelił 9 z 11 irańskich dronów kamikaze Shahid-136. Według Załużnego był to efekt jakościowego szkolenia naszych strzelców przeciwlotniczych, które przeprowadzili polscy bracia, co wskazuje, że użyto polskich starych systemów OSA AKMP. Polski przemysł zmodernizował w tych zestawach przeciwlotniczych radary, zainstalował głowice optoelektroniczne z kamerami termowizyjnymi i wideotrackerami oraz nowe środki łączności. Wymieniono też szereg elementów analogowych na cyfrowe. I wszystko to zdało egzamin w Ukrainie. Jest to ważny dowód na to, że warto inwestować w polski przemysł, a nie kupować w najważniejszych przetargach tylko uzbrojenie zagraniczne.